na szkolnych obchodach Święta Niepodległości. Witam serdecznie szanowną dyrekcję, dyrektor Katarzynę Srokę, dyrektor Agnieszkę Wiechę. Witam grono pedagogiczne, rodziców, uczniów, gości z koła emerytów i kolejarzy. W imieniu całej społeczności szkolnej mam również ogromną przyjemność powitać serdecznie naszego wyjątkowego gościa, pana porucznika Jerzego Zawadzkiego, pseudonim Mamy. Uczestnika Powstania Warszawskiego 1944 roku, ochotnika w służbie pomocniczej przy batalionie Chrobrego I. Przywitajmy pana Jerzego gorącymi brawami. Po 123 latach zaborów 1772, 1793, 1795. Te trzy daty z kart naszej historii przypominają nam, że nic nie jest dane raz na zawsze, że z dnia na dzień znany nam świat może runąć jak domek z kart. Wspomniane daty trzech rozbiorów powinny być przestrogą dla nas, obywateli, przed lekceważeniem historii, państwa, dobra wspólnego. Szansą dla naszego narodu stała się zmiana układu sił w Europie i na świecie, czego konsekwencją była pierwsza wojna światowa. Data jej zakończenia, 11 listopada 1918 roku, dzień chwały i zwycięstwa nad państwami centralnymi stała się zarazem dniem odzyskania suwerenności i niezależności dla nas, Polaków. Dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy od odśpiewania naszego hymnu państwowego. Proszę wszystkich o powstanie. Sztandar wprowadzić. Thank you.
Thank you.
kto chce zdobyć swoje swobodne życie, ten je zdobędzie. Ale za swoje swobodne życie trzeba umieć bez żałości wolnego życia umierać. Śmierć za swobodne życie stokroć jest lepsza niż podłe życie w niewoli. Taka śmierć to już jest życie swobodne. Słowa głównego bohatera dramatu Sułkowski, Stefana Żarowskiego, były głosem wielu pokoleń Polaków, którzy byli zdolni do oddania swojego życia za walkę o wolną Polskę. Okay.
prawie jest także miłe w Ojcu. Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski. Niepodległość zdobywa się aktywnością, co nam obca przemoc wzięła, szablą trzeba odbierać. Thank you.
daje efekty, mówił Stefan Żyrowski. Polska to jedno z wielu państw podbitych przez silniejszych sąsiadów, a jednocześnie jedno z niewielu, którym udało się później odrodzić. Thank you.
dziękuję, że tak liczna was jest dzisiaj grupa. Bardzo dużo osób przyszło, nie spodziewaliśmy się tego. Na początku chciałem podziękować wszystkim, którzy się zajęli organizacją tego koncertu. Między innymi pani Szałas, która zapytała Szałas. A najbardziej chciałbym podziękować im. Dzisiaj oni byli moimi żołnierzami. Bardzo podziękować naszym artystom, wszystkich. Ja wszystkich, którzy tutaj śpiewali, zapraszam na scenę. Chodźcie, kochani, do nas. No i chciałam podziękować przede wszystkim osobie, dzięki której ta orkiestra i ta grupa dzisiaj wystąpiła. Adam Nowakowski. Proszę Państwa. Zmobilizował swoich kolegów. No i dzisiaj mogliśmy te pieśni, które znamy, usłyszeć, ubrane w dźwięki naszych uczniów. Jesteśmy z was naprawdę dumni. To było wzruszające i bardzo piękne. Dziękuję również naszym zaproszonym gościom. Myślę, że państwo byliście równie wzruszeni jak my. I myślę, że może na zakończenie, czy ja mogłabym was prosić jeszcze o powtórzenie jednej piosenki, pieśni, którą może wszyscy zaśpiewamy, przybyli ułani, bo tam jest taki łatwy refren do powtórzenia. Zachęcam Państwa do wspólnego śpiewania. Thank you.
Zrobić składek swoich. I
Następny pomnik to jest pomnik czynu legionowego przed Kulekiem. Ale to jest pomnik, który tylko mówi o wkroczeniu pierwszej kompanii kadrowej do Kielc. I to jest pierwsza kompania, która przyniosła Polsce niepodległość. I w Kielcach zaznaczyła nawet Jan Paweł II, żeś pięknie się o tych Strzelcach wypowiadał. On zresztą nam dał drogowskaz, jak mamy walczyć o niepodległość. Jak mamy, bo to nie jest coś nam dane i tak dalej, bo widzicie, co się w świecie dzieje. Dzieje się tak, że no, czasami to pod głowy. No i trzeci pomnik to jest pomnik Piłsudskiego do osoby marszałka nawiązuje. To są trzy pomniki, ale jak one są, to myśmy ją wspaniali. Ja osobiście z kolegami tu razem wręczaliśmy panu prezydentowi miasta, nie będę nazwiska mówił, protokół przekazania tego pomnika, bo powiedziałem, że pomnik to jest własnością społeczeństwa. Nie śmie nikt powiedzieć, że jest właścicielem tego pomnika, bo jest to całe społeczeństwo Ziemi Świętokrzyskiej i przekazujemy władzom miasta w administrowanie tym pomnikiem, odbanie o niego i tak dalej. W jakim stanie jest ten pomnik, to sobie Państwo sami zobaczą, bo o 10.30 jutro rozpoczynają się tam uroczystości Święta Niepodległości i my się tam spotykamy, a potem przejdziemy tam do katedry o 11.00 będą uroczystości, które się będą uroczystą mszą świętą. I jeżeli mówimy o niepodległości, to ja zawsze mam w pamięci, co my możemy teraz zrobić, a możemy wiele. Nie wstydzić się, że jesteśmy Polakami, nie wstydzić się, że jesteśmy katolikami, tylko jesteśmy, mówić, żeby nie tam jakieś zagłuszały nas. Nie, my jesteśmy polscy, oni są na naszej ziemi. Oni się powinni nam podporządkować, a nie odwrotnie. Tak powinno być. I drogowskaz, pamiętajcie, ten co na naszych sztandarach. Bóg, Pan i Ojczyzna. Jeżeli Bóg w każdej rodzinie będzie na pierwszym miejscu, to wszystko w rodzinie będzie poukładane. A jak się zamyka drzwi dla Boga i dla dobrych ludzi, no to sobie dopowiedzcie, co może być dobre. To tak chciałem powiedzieć, no i może tak mogę jeszcze o dwóch kolegach powiedzieć. Muszę wam o dwóch kolegach powiedzieć, bo mówiłem o tym, że oni tam słuchają. Więc jeden nazywa się Kazimierz Kantyka, pan kapitan, absolwent Oxfordu. Jak prowadziłem orlęta Armii Krajowej na ulicy Zamkowej, to właśnie zaprosiłem go: Kaziu, przyjdź, będziesz uczył tych Orlaków języka angielskiego, no bo chciałbym, żeby oprócz patriotyzmu otrzymywali jeszcze jakąśkolwiek wiedzę. I to było. I ten Kazimierz Kantyka właśnie reaktywował szkołę, zespół szkół katolickich. On zebrał zespół ludzi, który wywalczył tą szkołę za PRL jeszcze. I co on robi? Wyobraźcie sobie, Cezary Chrybowski opisuje, ale to pogólnikowo, bo tam nie wiedział, książce Pozdrowcze Góry Świętokrzyskie. Mianowicie Kaziu wszedł w oddziale robota i ze zgrupowaniem ponurego na Olsztyn, jak to partyzanci po lasach. I co chwilę patrzy, a tu leży bibułka, Solwaja, podniósł, patrzy, za jakieś kilkadziesiąt metrów znowu druga. Trzecia. I przyszedł do ponurego i mówi: panie komendancie, w oddziale musi być zdrajca. Znaczy nie wiem, co on, drugi partyzantów. Zebrali się wszyscy, cały sztab i ponury to pominął. Ale innym razem szli tak samo te bibułki. Więc się wkurzył Kazik, rzucił na stół, krzyknął: mi panie komendancie, jest zdrajca w oddziale.
i zaczęli się wszystkim przyglądać i w sztabie Honorego podporucznik Wojnowski, pseudonim Motor, był zdrajcą i przyznał się i wykonali karę śmierci. To był Kazimierz. I Kazimierz wiele dobrych rzeczy. Drugi kolega, który był powstańcem Warszawy, o dziwo, taki sam jak pseudonim jak ja mały, tylko walczył na Mołotowie. Nazywa się Wacław Wielk-Wietrzyński. On zaleczył, ja byłem w obozie Sachsenhausen, a on był Mauthausen Buzen, a razem z tatą. A tata Stanisław był żołnierzem 1. Brygady Legionu. I jego potem przesłali, tatę zostawili, a jego przesłali do Dachau. On tu przyniósł do Kielc wiadomość z Dachau, że błogosławionego księdza Józefa Pawłowskiego powieszono na placu apelowym w Dachau. Tu przyniósł i napisał o nim pieśń o błogosławionym Józefie Pawłowskim, to jest właśnie autorem mój kolega. I druga pieśń, która się stała hymnem diecezji kieleckiej, to jest pieśń o Matce Bożej Łaskawej Kieleckiej. Znacie ją, kto chodzi do kościoła, kto jest katolikiem, to wie, o Matko Łaskawa Kielecka zaczyna się w Łaskawej Kieleckiej świątyni. Ja, jako jego kolega, nie wiedziałem, dopiero będąc u kolegium Jurka Rosińskiego, który napisał muzykę i w ten sposób powstał hymn przecież. Ta pieśń to jest hymnem diecezji kieleckiej. I ja mówię, nawet mi nie powiedziałeś, że tego. Wiecie co mi jak powiedział, a z czym się chwalić? Taki był skromny facet. I teraz chcę powiedzieć, że przed 2,5 roku sporządziłem dokumentację, ale to tylko tak brałem do wiadomości. I IPN, teraz jak byłem w Warszawie, dzwoni kierownik cmentarza i mówi, słuchaj Jurek, jest gotowy grób. I bo ten grób był bardzo zaniedbany, nie było miejsc. I IPN zbudował nowy, według naszego projektu, z kotwicą Polski Marszowcy i tak dalej. I leży tam właśnie jego tata, jako legionista i on jako powstaniec warszawski, autor właśnie tego, co powiedziałem. Tyle chciałem powiedzieć, już nie będę zajmował, bo i tak za dużo opowiadałem. Jak ktoś chce, to szczególnie z młodzieżą, to się spotkam i chętnie do tej Panu daje zdrowie i pamięć, to jeszcze przekażę to, bo nie chciałbym tego, co przeżyłem, zabierać do grobu. A teraz proszę. Skąd ja się wziąłem w tej działalności? Przy okazji jeszcze chciałem powiedzieć, że absolwentem tylko szkoły muzycznej, tylko nie w tym miejscu, ale na Wolskiego jest mój syn, który akurat został jeszcze księdzem przy okazji. Jestem z okresu powojennego, bo ja się urodziłem już po wojnie rok. Ale skąd się wzięła moja taka działalność anty, można powiedzieć, państwowa w czasie socjalizmu? W 1968 roku, jak ktoś sobie dobrze przypomina, wypadki marcowe po wystąpieniu dziadów, co się działo na uczelniach, za to zostałem wydalony z uczelni, ale z powrotem przyjęty. Niestety drugi los mnie spotkał w maju, 1 maja tego samego roku. W pochodzie pierwszomajowym wystąpiliśmy przeciwko oczywiście ówczesnej władzy. Dostałem za to wilczy bilet na 3 lata, czyli wydawane z uczelni i akurat wcielony do wojska. Pech chciał, że znalazłem się również w wojsku, ale w Czechosłowacji w 1968 roku. Mile tego nie wspomina. To są moje powiązania. I przy spotkaniu właśnie z kolegą Jurkiem zaproponował mi w 2020 roku współpracę przy budowie pomnika niepodległości. Ja byłem inspektorem nadzoru tego pomnika. Tyle, co mi zostało. Dziękuję
przepraszam, bo ja nie powiedziałem jednej z najważniejszych rzeczy. To, że ten pomnik stoi w niewłaściwym miejscu, to jest nasza wina, absolutnie. To miejsce musieliśmy wszyscy zaakceptować, bo nie mogłem uświadomić władz, że nie mają odrobiny rozumu. Bo dziecko z pierwszej klasy wie, że jak się weźmie prostokąt i obojętnie na powierzchni prostokątu 5 metrów kwadratowych jak się zajmie, to powierzchnia się nie zmieni. I pan prezydent Lubawski mi kiedyś zapytał, czy panie Rungu, czy istnieje możliwość przestawienia. Ja musiałem 7 razy, żeśmy 7,5 metra odskoczyć w lewo. Dzięki głupocie władz, przepraszam, tak mówię, ale ja lubię powiedzieć po wojskowemu, dobitnie, bo ludzie się do mnie zwracają, mogą tego albo wybudować, albo nie wybudować, bo to wybrałem z dwojga swego to. I dzisiaj, jakbyście państwo stanęli przy ulicy przy Sienkiewicza, przy pomniku Sienkiewicza na górze, to by było na osi ulicy Sienkiewicza widać zamykający oświetlony pomnik niepodległości, ale tak się nie stało. Musieliśmy to. I druga rzecz. Jurek mówił do mnie, tyle jest kolorów, tyle kolorów, a ten pomnik jest taki smutny. Więc moja odpowiedź to była taka, a słuchajcie, pierwsza kadrowa, to jaki kolor miał mundurów? A no szary, to nie macie odpowiedź. I to tyle jeszcze chciałem powiedzieć, że ja tutaj zaprosiłem wspaniałą osobę, Jadzie Jurkiewicz, na której placu stoi ta szkoła. Ona mieszka teraz w Warszawie na Saskiej Gębie, ale sercem, duszą jest tu w Kielcach. No i ona mówi, że dumna jest, bo jej córka też skończyła wyższą szkołę muzyczną. Więc jest rodzina muzyczna i jest dumna, że dziedzictwo rodzinne pozostało tutaj właśnie w postaci szkoły. A jeszcze jak zobaczyliśmy, ile fantastycznie tu młodzieży się kształci, no to same ręce się składają do oklasku. Życzę dużo sukcesów, dużo pomyślności, dużo polskości. I pamiętajcie, niech to wszystko, niech Polska nie zginie. Tego wam życzę. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Klasy młodsze prosimy o udanie się na zajęcia. Klasy 7, 8 oraz licealne zostają na krótkie spotkanie.